każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb Sieci. Dziś gościmy w hodowli, w której tak naprawdę nasz kanał rozpoczął swoją działalność, bo pierwszy film nagrywaliśmy w hodowli Łukasza i Małgorzaty Karpińskich z oddziału Pinczów. Dziś jest z nami Łukasz. Witamy wszystkich hodowców. Witam hodowców, hodowczynie. Na wstępie, Łukasz, myślę, że już większość widzów naszego kanału twoją hodowlę zna. Porozmawiamy sobie na początek o tym sezonie, który jest za nami, czyli najpierw, zanim przejdziemy do tego, co teraz w twojej hodowli się dzieje, chciałbym, żebyś trochę nam podsumował ten sezon 2023. Jak on z twojej perspektywy wyglądał? To był łatwy sezon, ciężki, jak byś go nazwał? Dla mnie ten sezon taki był dziwny. No, może pod względem wydolności gołębi, czy tam konkursów pierwszych, no to dosyć tych konkursów takich czołowych było, nie? Ale pod względem, no taki nierówny ten sezon. Do połowy sezonu takie loty były pod wiatr ciężkie, no to te gołębie siadały bardzo dobre. Takie, no, Powtarzały, tak. A później, no to takie loty już były troszeczkę gołębie z wiatrem, lżejsze, gołębie już siadały takie przeciętne. Ale no, według mnie, no taki sezon jest udany, coś się tam udało ugrać, bo kilku hodowców tam jest w czołówce, może nie takiej ścisłej czołówce polskiej, ale w setce w Polsce nas z oddziału jest czterech, także mi się wydaje, że sezon w miarę udany. W okręgu w Kielce też w maratonie tam jest w pierwszej siódemce okręgów w kategorii maraton jest od nas z oddziału jest czterech hodowców. No tak, tak. Także myślę, no może nie super, mistrzów Polski nie ma w tym roku, ale... Ale w sezon... nie mogą, tak. Akurat od was z oddziału zazwyczaj no, tych hodowli sporo się prezentowało na listach ogólnopolskich, zazwyczaj były to czołowe lokaty, ale tak jak mówisz, ten sezon też całkiem udany, dużo hodowli od was w okręgu w ścisłej czołówce. Jeśli chodzi o twoją hodowlę, to też kilka razy w okręgu Kielce. Przypomnijmy, że na ten moment okręg Kielce to największy okręg. Tak, w Polsce no, udało się tam trzeciego przodownika w zespole lotników zdobyć, w kategorii B piątego przodownika, no i czwartego przodownika w maratonie. Także no, nie jest to może jakoś tam, ale czołówka jakiegoś okręgu jest. No. Wspomniałeś na początku, że było trochę takich konkursów pierwszych. No. Jeśli chodzi o tą szpicę, no to rzeczywiście można by trochę wybrać tych gołębi przysłowiowo na dyplom. No jest, no bo jest tam, jak patrzyłem, no to jest 18 razy w pierwszej trójce konkurs. Jest tak, że myślę, że tych gołębi nam trochę czołowo siadało na oddział. Także mi się wydaje, że gołębie pokazują klasę, tylko żeby to po prostu loty w miarę takie powtarzalność była, no to wiadomo, kategorię by jakąś tam lepszą ugrał. Ale nie ma co narzekać. Według mnie jest dobrze. No co roku nie będzie
super, ale pomimo tego, że tam może nie super, ale w konkursie redakcji tam się udało. Do tego super za chwilę dojdziemy, Łukasz, bo ja wiem, że ty się za bardzo nie lubisz chwalić i tak dalej, natomiast no trochę cię trzeba pochwalić, bo w tym roku roczna samica z twojej hodowli, trzeci gołąb polski w konkursie redakcji w maratonie. Tak, tak, roczna. No jest roczna samica, to jak mówię, no najlepszy mój gołąb w tym roku w maratonie to jest właśnie ta samiczka roczna, 55-50. Jakby była w drużynie, w maratonie, no myślę, że to by był wynik na ścisłą czołówkę Polski, ale no nie byłam akurat w 50, ale zrobiła wynik fajny, no w konkursie redakcji trzecie miejsce wywalczyła. I... Także w zasadzie jak co roku mogłeś na tą scenę w Katowicach wyjść. Tak, widać, że rocznymi gołębiami się lotuje twardo, mocno. I, no i praktycznie przez te parę lat ostatnich, przez chyba 7 czy ostatnie, no to z pierwszego miejsca, raz tylko chyba byłem drugi, a tak to... cały czas na pierwszym miejscu rocznymi gołębiami, nie? Ja roczne, tak jak mówię, nie oszczędzam, tylko maratony, nie maratony. Robią wszystko, lecą wszystko gołębie. Dokładnie. Łukasz, teraz myślę, że najważniejsza rzecz z 2023 roku dla twojej hodowli. Tytuł olimpijski, twój gołąb w kategorii standard został czwartym gołębiem Polski, czyli pojechał na olimpiadę. Ja ci oddam głos, ty już resztę pochwal go sam. No tak, udało się to. Znaczy z tym olimpijczykiem to tak było, że może bym nawet na standard nie dawał tego gołębia, tylko dzięki Radkowi. Mówi, ale gołąb, mówi. No i daliśmy go na ten, na okręg Kielce, na wystawy, no zdobył pierwszą nagrodę. Poszedł na wystawę ogólnopolską, no fajnie, bo się zakwalifikował w tej piątce do standardu, do na olimpiadę. Cieszyłem się bardzo tak samo, że gołąb w ogóle idzie na olimpiadę. No i poszedł na olimpiadę i no i wybrali go, kurde, znaczy gołąb zdobył srebrny medal. Także nie, nawet bym nie, po prostu nie spodziewałem się, nawet bym sobie tak nie wymarzył, że gołąb, a jeszcze to praktycznie, to miał taki prezent na urodziny, że gołąb tak, został olimpijczykiem i srebrny medal zdobył w standardzie. Także rok 2024 rozpoczął się, można powiedzieć, świetnie. Dla mnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze i tak jak mówię, no, znaczy dwa lata temu miałem samicę, nie, w 2020 roku, tak. Miałem samicę trzecią w Polsce. W C. No ale no niestety. Nie dotrwała do olimpiady, zginęła na Sogel, ale tak jak mówię, no... Po 13 konkurs poszła. Tak, ona by na olimpiadzie miała piąte miejsce w kategorii C, no ale to tamto się nie udało, no to się udało z samcem. Tak. Generalnie, jeśli chodzi o tą samicę, to ty ją dalej lotowałeś, ona 12, później znowu za rok 12 i na ostatnim locie... Tak, i nawet wtedy ona była po 12 locie, wtedy co już miałeś na olimpiadę, po 12 locie była najlepszą lotniczką oddziału, prowadziła w oddziele. No i poszła na ten 13 lot chyba, 13 albo 14, już nie pamiętam wtedy, 14 chyba lot, to był Sogiel. No i wszystkie przyleciały, a ona nie. No, no właśnie. Natomiast Łukasz, jeśli chodzi o samczyka, który złoty zdobył dla waszej hodowli srebrny medal na olimpiadzie w Holandii, no to warto zaznaczyć, że poza tym, że on zdobył to srebro w standardzie, to jest też bardzo dobry twój lotnik. Tak, tak. No on tak samo w zeszłym roku... Znaczy przez dwa lata chyba pod rząd miał po 10 konkursów, to miał przez dwa lata 20 konkursów. On miał za dwa lata zrobione bodajże 8,5 tysiąca konkursów kilometrów, także ten gołąb i tak i nawet z maratonu potrafił siadać. Taki większy gołąb jest, ale był dobrym lotnikiem tak samo. Ja dodam tylko tyle, że z tych 20 konkursów, które zdobył przez dwa lata, 12 miał w top 100 oddziału. Tak, tak. Także tych konkursów, no naprawdę takich solidnych, dużo miał w swojej karierze? Tak, no tak, powiem, że no, tak samo ten gołąbek, bo nie powiedzieliśmy, ale on się tak samo wywodzi, ta dziewiętnastka właśnie, co miała być olimpijką, to też była wnuczka do tej złotej pary mojej, tego 33-31 i tej 16-84 i to tak samo jest wnuczek tak samo tej samej pary, także i te gołębie w ogóle, co tutaj lecą na gołębniku w większości, to na te gołębie się tam wywodzą. Na te i na tego ciemnego z drugiej strony. Tego 95-70 kurikanki. Nie? Możemy w zasadzie przypomnieć, bo jeśli ktoś może ogląda pierwszy film z twojej hodowli, to generalnie twoja hodowla jest oparta na dwóch bazowych parach rozpłodowych. Tak, i to... Czyli ciemny 95-70 Vanguard. Tak, tak, tak. Kurikanka 10-650. No i druga para, sumo 3-3-3-1 razy drapka, 16-84. Tak, i to, no to widać właśnie tutaj u mnie w hodowli, to większości, no nie większości, bo praktycznie cała hodowla jest oparta i chyba nawet gołębia nie ma takiego, żeby tam nie był gołąb zaszczepiony z tych najlepszych moich par. Wiadomo, coś tam dokładam od innych hodowców, ale,
Ale podstawa to jest rzecz święta, u mnie jest to. No i co bym jeszcze chciał tu powiedzieć, no to o tym, o koledze Karolu Pająku. No, no właśnie, ja już do tego zmierzałem. Moje wyniki może takie nie, w tym roku nie były, no ale no, to, co kolega zrobił na skalę Polski, to praktycznie tak jak ja w roku 17, co byłem tam kilka razy w ścisłej czołówce Polski, tak kolega na gołębiach ode mnie, co wiadomo ode mnie i tam swoje najlepsze gołębie rozpłodowe, co tam wyhodował i no i to wyniki zrobił super, nie? Ósme miejsce w Polsce w B. Tak. Dwunasty wynik w GMP. 21 wynik w ogóle na trzy kraje w Inter, także trochę tych sukcesów było, natomiast Łukasz, w wielu miejscach twoje gołębie się sprawdzają. No. To mówię jakby z tego doświadczenia, gdzie ktoś dzwoni, pyta o gołębie, do mnie dzwonią i tak dalej, pytają, informują. Także w wielu miejscach w Polsce coś musi w nich być. No i jest, gołębie widać, że i tam hodowców, tak jak Rafał Jagiełło i Andrzej Skóra, i tutaj Karol, i mówię, i dużo innych hodowców. Wiadomo, jak ktoś o to dba i dużo z aukcji, co pobrało tak samo gołębie, no jest taki odezwów i po prostu wracają z powrotem, gołąbki nabywają, bo widać, że te gołąbki się sprawdzają. No. Ja mówię, jak u mnie lecą, czego mają ludzi tak samo nie lecieć. A tu jest rodzina gołębi, baza gołębi takich blisko na siebie i ja myślę, że ktoś gołębie weźmie, to no, musi coś wychować z tego. Wiadomo, z wszystkich nie wychowa, ale to jest tak jak mówię, dwie linie takie podstawowe gołębi, to jest wszczepione w te gołąbki. No i musi to jakoś potem u hodowców zagrać, bo to gołębie lecą, no to musi być dobrze. Tak jest. Łukasz, przejdziemy sobie pod daltankę, siądziemy, porozmawiamy, bo znowu nam zaczyna deszcz padać. Także za chwilę wrócimy, poopowiadamy trochę, co tu robić w taką pogodę jak... Spać. Zaraz się widzimy. Także przeszliśmy sobie pod daltankę i przestało praktycznie padać. No, ale to chyba znowu przyjdzie. W każdym razie jeszcze sobie tutaj chwilę porozmawiamy, zanim wejdziemy do gołębi. Ja jeszcze dodam tylko tyle, Łukasz, że mówiliśmy o gołębiach, które się sprawdzały u kogoś z twojej hodowli i tak dalej. Ja muszę też pochwalić twoje gołębie, bo w tym sezonie w lotach gołębi młodych, w zasadzie z 16 gołębi oryginalnych od ciebie, które były oddane na spis, po 6 lotach gołębi młodych, 13 w domu. Też taki w zasadzie najbardziej wymagający lot, 280 km pod wiatr. 6 gołębi siadło w pierwszych, ale 5 6 gołębi pierwszych siadło, ale 5 pierwszych odbitych, no to 3 oryginały z twojej hodowli, plus 2 gołębie 50% z twojej hodowli. I w zasadzie, jak sobie nawet sprawdzałem, później tam podawałeś mi co z czego, no to tak jak powiedziałeś, z tych dwóch linii, tak, czy to jest tak. Wnuk, czy to jest prawnuk, czy nawet czasem dalsze pokolenie. Wiadomo, ale coś tam... Ale to już... Ta zasługa tych dwóch par, tych lin, to co są u mnie, no i tak jak mówię, u każdego to co leci, to no zresztą wystarczy w rodowody popatrzeć i całą hodowlę, jak to się wszystko odbywa, to dwie te pary według mnie, no to są... Właśnie no, chciałbym trochę... Te pary, no bo już chciałbym dopowiedzieć, że już ciemnego nie ma, już nie żyje i ten sumo też już nie żyje, tak. Nie? Czyli dwóch samców tych tak, bazowych już, nie ma. Samice jeszcze są. Samice jeszcze są i w zeszłym roku jeszcze tam, tak jak i z jednej, tak i z drugiej coś mi się udało wyhodować, bo już ciemny, no tam już nie płodził, nie? 4 lata już nie. 3 lata od 2020 roku dużo ostatniego młodego puściłem. Także w zasadzie można powiedzieć, że te pokolenia już dalsze, natomiast ty się potrafiłeś jakby zabezpieczyć na te gołębie, bo może powiesz trochę o tym, w jaki sposób w ogóle te gołębie do ciebie trafiły, odkąd zacząłeś na nich bazować i w jaki sposób tą linię rozwijałeś, jaki miałeś na to pomysł. Chciałbym, żebyś trochę o tym poopowiadał, bo to jest ciekawe, być może inspirujące dla kilku hodowców, może ktoś sobie wykorzysta, w jaki sposób hodowlę jakby rozbudowywać pod względem rodziny. No tak, no to gołąbki, no wiadomo od kogo tam nabyłem. Od Radzia mało lepszego, tam z tego Ferworta. Ta hurikanka tak samo od Radzia była, no i od Staśka Szczypiora. I no wiadomo, w pierwszych latach, tam jeszcze to człowiek nie wiedział, dopiero tam w 2-3 latach zaczęło to punktować, zaczęły te gołębie lecieć, no to wiadomo, no co tutaj szukać lepiej. No trzeba było tak samo hodować dla siebie dzieci po tych gołąbkach, czy tam... Znowu już po dzieciach, czy po tych coś tam, znaczy lotniki to jeszcze od lotnika to jeszcze nie było wiadomo, dopiero wyniki jak się zaczęły tam w 2013 roku, 14, 15, 16, no to już zacząłem właśnie, tak jak mówię, dzieci tak samo, zawsze te dwójkę dzieci, trójkę dzieci zostawiałem do rozpłodu, nie, tak jak i z gołębi lotowych znowu, z tych najlepszych lotników tak samo zacząłem zostawiać
też gołębie do rozpłodu wstawiać. Jak znowu do hodowli, to też tak robiłem, że imbredowałem tego czy ojca właśnie, na córkę, czy tych najlepszych lotników, czy na odwrót córkę znowu, znaczy syna na matkę, tak samo no, imbredowane to było. No i w tej chwili no to praktycznie dzieci i wnuki tych gołębi tam dają, no super gołębie, to co leci praktycznie, to tam u ludzi czy u mnie co leci, no to już jest tak jakby trzecie czy czwarte już pokolenie praktycznie. No bo też dużo dzieci jeszcze jest, tak samo, tak jak mówię, z tych dwóch par na gołębniku, no ale też pokolenia już dalsze przekazują te gołębie. No jakby to się tam zamknęło od razu na dzieciach czy na tej parach, no to... A to widać, że tak samo jest... Czy w dalszych pokoleniach, tak jak na ta 83, co ma 5 jedynek i to jest gołąb praktycznie już dużo dalej, już dwa razy tak jakby prawnuk, a gołąb leci kapitalnie, to, czyli no, przekazuje geny tak samo już dalej gołębie, tak samo, nie? Także dla mnie to by no, dwie super pary. Ale zobacz, jak to w ogóle funkcjonuje. Masz załóżmy rodzinę jakichś gołębi, chowasz tak, masz tutaj dziecko, wnuka, prawnuka, i teraz nie wiesz, który z nich nagle wystrzeli i tak dalej. Natomiast z tej rodziny chowasz i cały czas jakieś gołębie się pokazują. Czy to wnuk, czy to prawnuk. Także no, można powiedzieć, że większość leci równo, a między nimi wybijają się jakieś poszczególne takie super lotniki. No tak, no tak jest, że tak samo. No ale praktycznie nie ma gołębia, żeby z tej pary jednej czy drugiej, z któregoś gołębia nie wyhodować coś fajnego. Wiadomo, wszystkie nie będą lotnikami no, super. Oczywiste. Mogą lecić dobrze, ale tak jak takie gwiazdy, żeby jakieś tam były, to wiadomo, nie z każdego się idzie tam dochować jakiegoś tam, ale naprawdę, tak jak mówię, czy dzieci tego ferworta z tą drapką, co były, no to no dużo, bardzo dużo gołębi, co i u mnie, i u kolegów, co leciało, no to tak jak mówię, no to właśnie widać, że praktycznie z większości tych dzieci, tych gołębi, że gołębie, no naprawdę dużo się narodziło takich gwiazd, nie? Tak. No i to jest właśnie, można powiedzieć, teoretycznie wydawałoby się, że to łatwiej w taki sposób prowadzić hodowlę i chyba tak jest rzeczywiście. Znaczy powiem tak. Że jak masz tą rodzinę, to... Tak, i nawet w 2016 roku to tak mnie najbardziej to naprowadziło, nie? Bo to jeszcze tak, człowiek jeszcze tak... Zastanawiał się. No, no dobre gołębie, ale w 2016 roku, jak byłem, co byłem generalnym... Czwarty? Trzeci, drugi wicemistrz, tak, bo w 17 byłem czwarty. Czwarty, no. I naprowadziło mnie to najbardziej, bo praktycznie piątka dzieci tego ciemnego i tej hurikanki i tam chyba dwoje wnucząt i dzieci tej drugiej pary zdobyły ten wynik, nie? I te kategorie praktycznie wszystkie zamykały. I dlatego to mnie naprowadziło i potem zacząłem tak się bardziej opierać, tak jak mówię, na, i dzieci dopuszczać i z rozpłodu na rozpłód taki nie dopuścić i z gołębi lotowanych tych dzieci tak samo i tak mnie to nakierowało, nie? Bo no, jak tu mówię, jak tu taka para jest, jedna i druga i tyle gołębi praktycznie z nich i to jest wszystko, robi ten wynik, no to... Coś w nich jest. Tak, nie? Coś w nich jest i oparłem na tym, no i to do tej pory trwa i wiadomo, że brakuje tam kropki na D, ale tam co roku jest człowiek jakiś tam czołówce Polski, jak nie z gołębiem, to z kategorią, także... Generalnie też jeszcze chciałbym dopytać, bo tych lotników tak naprawdę było sporo, co roku się wybijają jakieś inne, ale które ty byś tak najbardziej swoje gołębie z całej tej historii lotowania, odkąd zacząłeś, to już można powiedzieć, że jest 15 lat, Tak, tylko że tak od 2013-2012 to już powiedzmy takie wyniki zaczęły się robić, gdzie i gołębie z tych roczników już na pewno będziesz wyróżniał, bo na przykład 32-89 to też jest jedna z samic, którą wymienisz. Natomiast zadam ci to pytanie, takie gołębie pierwsze, które ci przychodzą do głowy, które największą rolę odegrały w hodowli. Te, które są, te, których nie ma. Może też opowiesz nam jakieś historie z Olimpijką 50-19. Poznaliśmy historię, co prawda trochę smutną, bo zginęła na sam koniec. Natomiast, no tak jak mówię, wymień pierwsze gołębie, które przychodzą ci do głowy, poza rozpłodowymi, czyli tylko lotniki. No to lotniki 30-72, samiec, no to syn tak jak tej starej hurikanki ciemnego. To tak samo gołąb kapitalny. On był z 14 roku? Nie, on był z 11 roku, tak. Ale on nawet tak samo w tym w generalnym, wtedy co byłem tak wysoko i w kategorii, on nawet z maratonu pierwszy ten gołąbek siadł, no to też był gołąb super. Tak. 14 konkursów? Tak, on był najlepszym lotnikiem oddziału w 2016 roku, jako pięciolatek. Drugim gołębiem to była samica 2-2-138.
hurykanka. Tak, to tam miała 3 jedynki na oddział i ona przeważnie takie ciężkie 500-ki. I ona w maratonie, jak pamiętam, miała 3 coś koeficjent w C, miała 7 coś koeficjent. To też samica była, no też ją, no zginęła ta samiczka, ale tak samo tam dzieci po niej zostały i później tak samo super te gołębie tam do kategorii w 2017 roku, takie 32-65, 32-64 goł, no to też tak samo dużo dwójek, jedyne gąbki robiły na oddział. 34-06, tak samo, szpica, no szpica, no to przecież ona też dwa lata z rzędu reprezentowała Okręg Kielce w kategorii, rozumiesz, w maratonie. Dwa razy była w maratonie i chyba raz w czwarta w C kategorii, tylko no tam na wystawie była, ale czwarta chyba była w C. Ale ona tak chyba najwięcej takich szpicowych konkursów, tak, jedna tak, z takich tak, najszybszych, tak, nie? Tak, tak, bo ona miała 17 razy konkurs pierwszej, chyba 9-10 oddziału. No takiego gołębia myślę, że no nie miałem jeszcze, żeby tyle razy. Mam tutaj tą 83, no wiadomo, też gołąb jest no, kapitalny, też nie miałem nigdy 5 razy jedynkę, żeby miała jedna samica. No i też pozostałe, też kilka w dziesiątce. Tak, także. Ale też miałem tam kiedyś taką roczną, też miała 3 jedynki. Aha. Już numeru nie pamiętam, ale ona też miała super taki ten. Bo miałem kilka już takich samic, co miały tam po 3 jedynki. Ale 5 jeszcze nie było. Nie, 5 nie było. Ta jest, co ma teraz, ta 83. No i 19 też ona tam wygrywała rejony tak samo i też lubiła takie loty pod wiatrem. Asica, nie? No Asica, no to już tam, mówiłem. To jest najlepszym moim gołębiem według mnie, no bo... Tak. I on byś tak najbardziej... Tak, pod względem powtarzalności, ona jak już zapięła, jak zapała już, mówię, formę, to było 300, nie była 300, 500 maraton, ten gołąb potrafił lecieć. Ona była najlepsza w Polsce w konkursie redakcji, jako roczna miała 13. Tak, tak. W kategorii B była 7. Jakby była... Nie wystawiłeś jej w C wtedy. To byłaby trzecia, nie? Trzecia, czy no, czwarta, bo tam wtedy z tą ptasią grypą były tam, no... Ale trzeci gołąb tam, znaczy ten pierwszy nie poszedł gołąb, no różnie to mogło być wtedy, nie? Tak. Różnie się mogło, no ale wiem, że miała lepszy wynik jak trzeci gołąb na olimpiadzie, nie? No właśnie. No. Tak jak mówię, co ja miałem mówić, już mi wyszło z głowy. Kurczę. To może ci wpadnie do głowy, ja jeszcze kontynuując temat powiem taką jedną rzecz, bo to jest też ciekawa sprawa. W zasadzie zauważyłem tak po tobie, że trochę jednak takich zasłużonych lotników tak już zgubiłeś niektóre bardzo dobre gołębie, bo lotowałeś do końca. No i właśnie. I zacząłeś trochę niektóre bardziej, powiedzmy, nie wiem czy szanować, ale wycofywać, bo przeznaczyłeś kilka gołębi do rozpłodu, na przykład tego 42-15 samczyka, wycofałeś. Bo tak to ale można powiedzieć, tak, że każdego gołębia mógłbyś lotować do upadłego, aż w końcu by zginął. Ale to tak, Radek, tak jak ta 34-06 miała już iść do rozpłodu. Tylko, że te przeważnie gołębie, które zgubiłem, to nigdy nie gubiłem w trakcie sezonu, znaczy początkiem sezonu czy w połowie. Na koniec. 34-06, ostatni lot, mówię, tak samo idzie do rozpłodu. 19 tak samo już miałeś, może i poszła do rozpłodu. I na ostatnim locie, mówię, że, tak jak mówiłem na maraton, bo ona też miała wyjściówki, ta 34-06. No nie wiem, pogoda fajna, co się stało, no, gołębia nie ma i tyle. No i 19 tak samo, nie? Jednego gołębia z lotu nie ma, nie? Tak. Z 900-ki, akurat takiego. No ale tutaj mówię, no to jest wszystko tak jakby na te znowu, tak jak mówię, no ta 19 to była znowu z samicy 61-22, nie? Tak. Aś, to jest tak jakby po pełnej siostrze Asi, tutaj 32-89. W tym roku co jest, w zeszłym roku ta w maratonie co jest po trójce, to jest znowu siostra też. To jest wszystko na te właśnie, tak jak mówię, gołębie. A co chciałem powiedzieć o tej 32-89, no to tak samo, że nie tylko była lotniczką bardzo dobrą, no jedną z najlepszych u mnie, to też wydała tą samicę 41-99, ale to już co chcę powiedzieć, no wnuki jej super latają, no bo tą Karola, ten samiec co jest 50-ka? Tak, 50-ka, tak, no. To przecież też tak samo chyba 3 lata. Dwa razy był najlepszym lotnikiem oddziału, teraz drugi w rejonie. No mówię, no to nie jest przypadek, tak? 83 też jest prawnuczką do tej 32-89, no. Także to jest wszystko tak jak mówię, no z niczego się nic nie weźmie, tylko to tak samo, no gołębie tutaj te wcześniej leciały, koło, tak, i jest jedno i to samo w koło i coś tam wiadomo krzyżowane, dodawane. Następny temat, który sobie rozpoczniemy, bo uciekliśmy pod altankę ze względu na deszcze i tak dalej, generalnie ten miesiąc luty to w zasadzie cały czas można powiedzieć wilgoć, deszcz tak za jest. Deszczem, wilgoć i tak dalej. Jak sytuacja w ogóle w gołębniku teraz, w tym okresie, jak te przygotowania, powiedzmy, przepracowałeś, jeśli chodzi o zimę i tak dalej, szczepienia, plus ewentualnie teraz te najbliższe dni, jakie plany? Znaczy, no i czy na taką pogodę wilgotną
idzie coś zaradzić, jakoś zabezpieczasz je, czy... No to co, no, ja to akurat albo biorę tym, co mówiłem od pana doktora, znaczy nie od doktora, tylko z firmy Volantor tym. Aha. Probiotykiem, to co jest ten probiotyk do pryskania taki. No higienizator. No higienizator, tak. Pryskasz teraz? Pryskam, ale jak jest taki deszcz, nieraz mokro, wilgotno, to biorę nawet tym mentalem. Aha, tym. Posypałem, powiem, sypę i powiem ci, widać, że to fajnie podciągnęło, bo tak dwa tygodnie temu, jakżem przyjechał, mówię, złapałem się za głowę, kurde, mówię. No właśnie, no. Bo to jest taki okres, że po prostu wiesz, co w tych gajnikach się dzieje. Jeszcze taka mgła, taka wilgoć jest i rozumiesz, chodzi. No i powiem ci, że jak posypałem tym, to fajnie to wciągnęło. A jakieś generalnie takie zabezpieczenie, czy jakieś tam ziołowe rzeczy do wody starasz się podawać, czy raczej tak nie bardzo zwracasz na to uwagę w tym nie, okresie? Nie, no to podaję tak samo. No to ja cały czas, tak jak mówię, Quikor, Probak, to na zawsze raz, dwa razy w tygodniu podaję. I... Ale coś na przykład tak typowo dajesz, jak widzisz, że jest bardzo wilgotno, czy na grzyba, czy na coś specjalnie, czy raczej to już tak Radio, to standardowe rzeczy takie? Raczej jak tam na grzyba, znaczy po kuracjach coś tam daje zawsze jakieś na grzyba, tam, no, tam od Rafała Pasonia z tego lat robię, tam mytek dawałem. Aha, no. Ale przeważnie to mi się wydaje, ja podaję ten propolis. Nawet robiłem teraz w zeszłym tygodniu tam 5 dni po kolei, tak przez 5 dni zrobiłem tym propolisem. Tak, no, nie kurację, no, ale takie, no wiesz, zabezpieczenie. Mm. Ale dajesz na karmę, czy? Na karmę. No to opowiadaj trochę, jak ten okres zimowy przebiegł, no bo szczepienia i tak dalej, wszystko można powiedzieć po kolei. No gąbki były zaszczepione. Ktoś się tutaj dobija, ale to musi poczekać. Tak, w połowie stycznia były gąbki zaszczepione, tak akurat ta pogoda zrobiła się taka fajna, ciepło, no i tak trochę tam może niektóre gołębie tam przechodziły to szczepienie, ale nie, no przeszło z powodzeniem, także widzę, że gąbki już są praktycznie w pełni naszykowane do parzenia, i bo widać, jak było się zrobiło ciepło, to gołębniku było gwarno. No i co, no, karma wiadomo, no w zimę, no to zimowa karma szła i lżejsza karma i wiadomo, no to jak olimpijczyk był szykowany na olimpiadę, no to troszkę orzeszków, nie orzeszków, tam trochę był podciągnięty, żeby z masy za bardzo nie spadł. Czyli chodziłeś za nim, mimo... Znaczy no w zimę tak samo, słuchaj, pomimo one dostają, ja tak gołębie lubię w zimę przyuczać, nie? No. Bierę orzeszki, bo jak dostają słabszy karmot, wiadomo, to one te roczne gołębie jeszcze nie umieją tego orzechu wieść, bo tam przy młodych to raczej nie daje to orzeszki, dopiero w zimę je przyuczam przed starymi takimi lotami, przed tym, żeby... Czyli to jest taki okres, żeby ich nauczyć. Tak, zimę, no bo tak? Jak dostają słabszą karmę, to w zimę je najbardziej nauczysz, nie? A tak, no to co, no... Trzeba gołębniki posprzątać. Teraz mieli dobrą okazję, posprzątałeś praktycznie niedawno i dzisiaj znowu. No, 3 dni temu się sprzątało, teraz znowu i tyle. Tak, że teraz to 3 dni. Potem spryskać, no, przed 8 marca, znaczy przed 9 marca spryskać. Generalnie nie łączysz gołębi jakoś bardzo szybko. Nie, ja raczej tak z skojarzeniami z tym wszystkim to się nie spieszę. Lubię, jak jest takie uderzenie ciepła, czy jak jest cieplej, tak jak mówię. No. Naturalnie, no zawsze, one też same, no nie zawsze tam, nie? Tam w marcu, ale przeważnie do marca to już pogoda jest dużo cieplejsza, nie? No. Ale zazwyczaj tam koło 6, od 6 do 10 marca staram się, żeby te gąbki złączyć, nie? Czyli standardowo jak co roku metoda to obiegowa. To samo, tak, jest obiegowa. Pierwsze tam 2 do 3 lotu, już 3 lot już praktycznie są młode wywalone od samców czy od samic. Tylko, że no wiadomo, trochę jak są obiegówka, trochę obowiązkami. Samce są obciążone i samice też tak samo jest. Dzielisz. Tak, parę młodych tam jest tam. Wiadomo, samce mają po jednym, ale samice też tam mają parę. Ale co, rzucasz im na ziemię? Tak, na ziemię i karmią te młode. Ale generalnie co, w dzień samce siedzą, w nocy samice, tak, w gołębniku lotowym? Tak. Nie zmieniasz im, raczej cały czas jest taki zachowany. Tak jest. Znowu jak przejdą do samic, znowu te samce będą miały tam parę tych młodych, karmiły tam znowu i tak jest. Też te pierwsze loty z metody obiegowej, generalnie pierwsze loty sprint i tak dalej kojarzy się z tym, że te gołębie powinny być jak najbardziej wypoczęte, na wdowieństwie przygotowane. Natomiast ty z tych pierwszych lotów, zresztą można pooglądać te listy, wychodzi ci to bardzo dobrze z tej metody obiegowej, więc teraz też pytanie ewentualnie, jak do tego podchodzić, czy z karmieniem, czy z jakąś motywacją, czy starasz się tutaj coś... Radio, kombinować, czy... Mnie to się wydaje, że bardziej może motywacja, ta obiegówka gdzieś do tych młodych gołębi, bardziej te gołębie ciągną, bo tam z karmieniem to raczej, wiadomo, jak są młode jeszcze, to trzeba jeść im dać, no niestety. Tam w sobotę bardziej, no to wiadomo, tą karmą tam też tak lubię,
żeby te młode nie dostały za dużo tego jedzenia, że lubię jak coś piszczą, żeby te gołębie wiedziały, że te gołębie są nienakarmione, tak, że trzeba wracać do domu. No to tak też robię, żeby te karmy nie nakarmiły za bardzo, nie naduję tam grochów, tylko lżejszą tam trochę karmą i nawet troszkę tam sypnę jeszcze samicą, dopuszczę te samice do tych młodych, do tam do cel na wieczór i powiem ci, że przed koszowaniem i trochę karmy, żeby tak... Chciały nakarmić, a nie mają czym, nie? Ale to co, łapiesz samce na lot i wtedy dopuszczasz samce na chwilę do młodych? Tak. No i tak, żeby chciały trochę, wiesz, nakarmić, a tam trochę te karmy, żeby próbują nakarmić, a już bardzo nie mają czym, nie? Wiem. No. A jeśli chodzi o, powiedzmy, wywózki wtedy, w tym okresie, kiedy mają te młode i tak dalej, to w zasadzie jest, one są już rozdzielone, no to... Ale nie ma problemu tu, żeby wywieźć czy cokolwiek, nie? Nie, bo to już takie są młode, wiesz, takie już... Chyba, że są jeszcze malutkie, młode, gdzieś tam jak jest zimno, nie? Ewentualnie to biorę przykład. Jednego zostawisz? Znaczy, no partnera, wiesz co, no zostawiam. Jeden partner siedzi w domu, wiem. Rozumiesz? No to wywożę przykładowo samicę w jeden dzień, czy tam rano przykładowo mogę wywieźć ewentualnie samce, bo samice jeszcze siedzą na młodych, a znowu można później samicę znowu wywieźć, nie? Ale zazwyczaj to są to i to jest wywożone, bo akurat w zeszłym roku to było ciepło, to nie bez problemu te młode nic ale generalnie te wywózki przy tej metodzie obiegowej, one ich tak jeszcze trochę jakby pokazują im, o co to chodzi, nie? Że on wraca i od razu musi iść do tego młodego, ma taką motywację. Tak. Tak mi się wydaje, że bardziej do młodego, jak jeszcze, bo to dopiero jak przejdą później już na wdowieństwo, to bardziej tak już do siebie, nie? A tu jeszcze tak do młodego widać. No może do młodego trochę do siebie, wiadomo, widzą się, pocieszę się, ale sobą, ale... Ale ten moment przejścia też na to wdowieństwo z tej metody obiegowej, no to tutaj też, powiedzmy, trzeba to jakoś umiejętnie zrobić, no bo tak, zmienia się nagle karma w zasadzie. No bo nie będziesz ich karmił cały czas rozpłodową, jak zabierzesz No nie, młode. Tylko że ja też tak lubię już przykładowo te karmy, co naszykowane lotowe. Dokładać? Dokładam do tych karm, rozumiesz, rozpłodowych, nie? No i tak zaczynam pomału to jakby wdrażać to, nie? Tam tydzień, czy tam dwa tygodnie, wiadomo, one tam nie wszystko wyjedzą, ale niektóre jeszcze im tam nie pasuje ta karma, bo to wiadomo, no przy młodych no to patrzą wybierać to grubsze i... Ale powiem ci, ja nieraz tam mocno karmię, no ja mówię, przy młodych to u mnie są mocniej karmione jeszcze jak na loty, bo ja to kupuję jeszcze orzechów ze dwa worki, konopi, słoneczniku i powiem ci, że u mnie młode gołębie przy młodych to wyglądają jak praktycznie... Jak dowce. No jak grube, jak kurde, jak w zimę nieraz to jest takie, ja wiesz, wiem, masz gołębie. Że przyciężkie. Tak, przyciężkawe trochę są. Ale dbam o to, żeby kurde te młode nie wyciągnęły tak za bardzo z nich, wiesz, no bo energii. Później byłoby je ciężko. Tak, no bo mi się wydaje, ja tam też tak, no, nie patrzę na te pierwsze loty, ale i tak praktycznie co roku w tej kategorii ale mi się uda wygrywać w oddziele. No jak nie wygrywać, ale na pewno w pierwszej trójce tam. No. Ale odkąd pamiętam, to mi się wydaje, że chyba kategoria A to też tak samo. I wam mi się udaje, i w maratonie mi się udaje. I w B kategorii też wysoko, przecież tam wyniki na skalę polskiej też tam byłem czwarty przodownik w kategorii B tak samo. No to. W tamtym roku w C przecież... C, trzeci przodowni, no. W 17 roku to taki najlepszy mój taki sezon był praktycznie. To w każdej kategorii to tam 15, 10 Polski. Tak jest, Łukasz, przejdziemy sobie na chwilę do środka, zobaczymy co tam w gołębniku, sprawdzimy jak tam posprzątałeś i tak dalej. No, czy ładnie, czy nie chciało ci się schylać gdzieś nisko? Nie, no to sobie kupiłem nawet takie na kolana, pod kolanówki. A, widzisz. I rozumiesz, na kolanach tak jest samo. Wygodnie jest. Także idziemy inspekcję przeprowadzić, widzimy się już w gołębniku. No to idziemy. Także Łukasz, przeszliśmy sobie do środka, jak widać. Orzechy, tak jak wspominałeś, twoje gołębie lubią, nie wybrzydzają. Nie, no nauczone są gąbki. Akurat robiliśmy zdjęcia samic, wyłożymy z tamtego roku, z kategorii C. Także w nagrodę poszły do samców, więc będziemy mieć tutaj cztery samice. Będzie wesoło w gołębniku generalnie. Już trochę powiedzieliśmy mniej więcej jak to wygląda na ten moment. Teraz sobie z nimi trochę posiedzimy. Czyli rozumiem, że w ciągu dnia 4 godziny u gołębi i karmisz orzeszkami. Tak jest. Oczywiście. Ale jak czas pozwala, to czemu nie? To starasz się tu przyjść i chwilę z nimi posiedzieć? No, lubię tak na wieczór przyjść, ale nie, no tak jak jestem, tylko mam czas wolny. Wiadomo, że w delegacji tak samo robię. Trochę ci nie ma, nie?
te pół tygodnia mnie nie ma, nie? Ale można powiedzieć, że Gosia już na tyle opanowała sytuację, że czasem może ona lepiej zrobi tu, jak ty byś zrobił. Nie no, żona tak samo, tak jak mówię, chodzi przy gołębiach. No super, to jakby nie żona, no to wiadomo, że trzeba z gołębi zrezygnować, a tutaj... Już wy... trochę ją chwaliłeś, ale no nie do przechwalenia. Tak jest, tak jak mówię. I tak samo się cieszy, mówi, że już olimpijczyka nie będziemy lotować, żeby go zostawić, bo jeden już praktycznie był i jedną nogą, a zginął, nie? Czyli rozumiem, że jak przychodzi do gołębnika, to wypatruje, gdzie on jest, żebyś go czasem gdzieś nie Tak, żeby nie go stracił. Nie stracony, żeby był. Jeszcze w gołębniku jest, ale będzie już przeniesiony gdzieś tam na rozpód, czy gdzieś. Za chwilę sobie go pokażemy zresztą, Łukasz, bo... No właśnie boi się do nas, bo na razie jeszcze... Przyszedł. O, przyszedł, tak jest. Może ja pokażę, jak on sobie tam... Chodźmy. O, z celi tam wygonił, o, już widzę, że w ciągłym ruchu jest. To jest go, kurde, praktycznie... O, teraz przyszedł tu do nas. Chodź malutki, chodź, nie bój się. Chodź. Chodź malutki. To będzie okazja go teraz zaprezentować. O, może go przytrzymaj chwilę, tak? O, nerwowy. Myślę, że najlepiej byłoby, Łukasz, wyjść z nim przed gołębnik, żebyśmy mieli trochę lepsze światło. To wyjdziemy. Pokażemy. Sobie go. Pokażemy też jeszcze, dziś nie będziemy dużo gołębi prezentować, bo w zasadzie większość tych najlepszych lotników, Łukasz, tak, już było pokazywane. Znacie, natomiast pokażemy sobie jego, pokażemy też tą roczną, która jest trzecia w Polsce. Tak wygląda srebrny medalista z Holandii 2024 w kategorii standard. Tak jest. Tak jak mówię, no gołąbek dla mnie jest kapitalny. Tak jak mówię, to jest i... Że tak go też na wygląd wybrali, ale to jest gołąbek tak samo w sporcie, bardzo dobry, także... Ja może powiem tak z mojej perspektywy, bo wspomniałeś też, że powiedziałem, żebyś go dał na tą wystawę, no bo... Bo jak go tutaj zobaczyłem pierwszy raz na tym gołębniku, no to już można powiedzieć, że tak pół żartem, pół serio, że sobie wspomniałem, że chyba będzie olimpijczyk. Okazało się, że rzeczywiście miałem rację. Natomiast gołąb jest, jeśli chodzi o mięsień, tutaj na pewno to, że on jest lotnikiem, dużą rolę odgrywa. On jest leciutki, ale jest tak jak napompowany po prostu. Tak, tak. No i jak teraz, bo on jest praktycznie, żeby go można na lotku łać. Jest lekki gołąbek, ale fajny, jest długi. Duży, tak jest. Takie skrzydło spięte i mocny gołąb. Może jest przepięknie w ręce. Może właśnie przytrzymaj go chwilę, pokażemy, jak on się prezentuje. Wiadomo, że teraz te samice w gołębniku są, więc on trochę... Nie, ale on taki jest, nerwowy jest. Nerwowy jest. Jak właściciel, nie? Gołąb się do właściciela wraca. No tak, jak właścicielowi to nie pasuje. Raczej do ciebie się samice wracają, bo one są spokojniutkie. Pokażemy sobie, Łukasz, jeszcze jego skrzydło, dobra? W Polsce czwarty finalnie polskich gołębi na olimpiadzie zaprezentował się najlepiej. Drugie miejsce, także... No i co chciałbym dopowiedzieć, bo tego jeszcze nie... Znaczy, no mówiłem na innych filmach, że to jest tak samo samica, matka jego jest, no to jest od gołębi, które prowadził Kamil Kubicki. Z gołębi od Rothe z Wollemansów. Czytało się mi... Tak, i tu praktycznie trzy samice przywiezione od niego i według mnie, no to są jedne chyba z najlepszych tak samo samic dopasowanych do moich gołębi, bo no ta wydała olimpijczyka w standardzie. Druga znowu ta połowa, co była w C, no to jest znowu babcią. I ta 412, ta druga, co była w C, tak samo to jest babcią, ta 957, nie? No i ta, co ma 5 jedynek, z drugiej strony też na kubickiej gołębie jest, nie? Też ta 83.
najlepszy lotnik oddziału i drugi lotnik oddziału w zeszłym roku, to też pod tej 301, na tego, na syna ciemnego, nie? I hurikanki. Tak jest. No i pokażemy jeszcze tą roczną, nie? Tak jest, także może też wyjmiemy ją przedgłębnik, żeby pokazać. Także prezentujemy samiczkę, o której też przed chwilą mówiliśmy, że ją pokażemy, czyli roczną 55-50. Tak jest, to jest ta właśnie samiczka. Ona jest trzecim gołębiem w konkursie redakcji w kategorii maraton. No i ona ma tam w tym roku jak albo 7 konkursów, ale przeważnie z tych lotów dalekich. Znaczy on tam, o V tam miała, jak się nie mylę, 30 chyba, 31 z trzech lotów. Tak, 6 z hakiem ma z tych dwóch maratonów. Tak, 6,34 ma do maratonu. To jak mówię, jakby była w drużynie, to no właśnie, wynik byłby... Tutaj zobacz jak to jest. Tak naprawdę wynik no zjeżdża ci ponad połowę wyniku. Więcej. Nawet więcej. Więcej, bo samczyk tamten co był do... Dwie samice, jedna miała 23, a druga miała 26. No i to by wynik byłby na 50 parę koeficjent, a jest, byłby, był 127. Tak, no. No to zjeżdża prawie... 70. 70, tak jest. No ale, ale to... takie są reguły generalnie, jeśli masz tak taką jest. Drużynę gołębi dorosłych, to ciężko roczne wybrać do 50. Tak, i tu jest właśnie, ona też jest wnuczką do sumo i do tej drapki. No i tutaj też, bo to jeśli chodzi o te sumo... Ale chcę powiedzieć jeszcze, bo no. Tutaj od Jarka Grzankowskiego jest samiec, ja też tam nie chcę, żeby to było wiadomo, od Jarka Grzankowskiego z drugiej strony też z Hurikanów, tak. Gołąbek taki zimbredowany na... Z tego, co mi tam Radek, Jarek mi mówił, no to właśnie imbred na Hurikana. Dwoje dzieci chyba na siebie wyłączonych. Ale w ogóle Łukasz zaobserwowałem taką rzecz, że tego sumo czasem wychodzi tak, że gołębie mają takie jaśniejsze dzioby, nie? Ona ma właśnie... Tak, tak, ona taka jest na w te fineki taka poszła. No właśnie na fineki. Tak, no. Mniejsza jest, ale i tutaj nawet ogonek, tutaj widać ogonem takie białe. Białe pióro. Tak, i tutaj te łezki to... Te łezki i tutaj to białe, tak jest, taki rogowy dziób. To ona bardziej poszła tutaj na te... No czy budową to mi się wydaje, że ta tłuś, bo jest nieduża samica i taka... Tak. Ale kolorem to bardziej tutaj na te właśnie. Ale ona też jak większość swoich samic taka spokojna, tańczy i tak dalej, czy raczej już inny charakter? Wiesz co, ona no, raczej jest spokojna. Jak wchodzę do gołębnika, do samic, do wdów, no to tak chodzi blisko mnie. Może nie tańczy, jeszcze nie jest nauczona tak tańczenia jak te inne samice, ale spokojny gołąbek. Ogólnie, parę lekcji tańca. Tak, ogólnie jest spokojny i taki charakterny gołąbek. Pokażmy jej skrzydło jeszcze. Ogólnie budowy to ona takiej mniejszej jest. Jeszcze drugie skrzydło pokażemy. Wiadomo, że tak naprawdę teraz wszystko zweryfikuje kosz, natomiast gołębie w ręce, jeśli chodzi tutaj o upierzenie i tak dalej, prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że sam chyba jesteś zadowolony z tego okresu pierzenia i tak dalej. No, myślę, że tak, nie? Zawsze co roku się staram to przeprowadzić tą całą, tak jak mówię, po lotach, po odchowaniu młodych, ten okres pierzenia, żeby to co gąbki, co im można dać, żeby to jak najlepiej przeprowadzić to pierzenie. I tak, tu wiadomo, no, maślanki, nie maślanki, takie tak, rzeczy. Z tego co jeździłem tutaj, odwiedziłem parę sklepów w okolicach Chrobrza i tak dalej, to mówią, że maślankę wykupiłeś. No, praktycznie tak. Praktycznie całą. W Chrobrze za dużo sklepów nie ma to. No. Tym jednym. Także tak ona się prezentuje. No zobaczymy jako dwulatkę, ale jako roczna już zaczęła fajniej. A przeważnie większość tych samic moich, te co tak lecą, no to już jako roczne to się już bardzo fajnie pokazują, już pokazywały, nie? Tak. A powiedz mi, jak, jeśli chodzi o drużynę, no bo teraz masz taką sytuację, roczna samica, która tak naprawdę bardzo dużo by pomogła w tym wyniku. Nie byłoby to powiedzmy miejsce szóste czy siódme w okręgu, tylko być może szóste, siódme w Polsce z jej wynikiem.
No, albo zaraz za tą trójką. Myślę, że no w tej dziesiątce Polski by był wynik, nie? No na 100%. Jeśli ona by była liczona, to tak, bo to jakby wychodzi samo z siebie. Natomiast co, planujesz teraz jakiś roczny, jakąś 50-tkę pisać? Wiesz co, nie Radziu, nie na razie, że ona taki zrobiła wynik. Ja też już nieraz tak miałem, że Gołąb też był jakby w drużynie i też wynik był dużo lepszy, ale nie, raczej będzie 50-tka. Dorosłych. Dorosłych, tak. I głównie samice. Tak, tak. Zresztą trochę samców trzeba wpisać. Nie, no wiesz co, na pewno no 50 z 15 samców, a za 35 samic, nie? Jest jednak ta przewaga samców. Samiczki, tak jest. Na razie jeszcze na nie myślę, ale tak sobie nieraz tak może kiedy przejdę na ten, na wdowieństwo samic, bo mnie lepiej samice, nie? Znaczy bardziej taką powtarzalność tych samic jest, mi się wydaje. No, ale samce jednak też robią robotę, no bo... No słuchaj, w większości samców w oddziale tam lotnika, czy tych rocznych samców, to chyba więcej tych lotników jest w czubie, jak w tym roku samic. No właśnie. Nawet po lotach patrząc, były takie loty, gdzie miałeś 4 gołębie pierwsze, miałeś też takie 300, gdzie było 9 w 11, tam tak, było porówno. Tak, samców było porówno. Z 500 też dwie pierwsze na oddział samice, a zaraz za nimi dwa samce siadły. Tak, tylko że tak jak mówię, w większości tych... Trzeci, czwarty na oddział, nie? Tak, w zeszłym roku w kategorii C, tylko że może loty były bardziej takie stabilne. To były wszystkie 4 dziewczyny, samice, nie? Tak, no. W kategorii B, jak byłem 7., 4. przodownik Polski, to znowu były 2 samczyki i 2 samiczki. Ale generalnie nie ma aż takiej dysproporcji... Znaczy, jak no nie, nie ma, że tam praktycznie samce nie robią nic. Samce tak samo lecą, nie? No bo przecież kilka jedynek tam, co jest na oddział, czy tam w trójce, to tak samo samczyki leciały. Te pierwsze loty to przeważnie te... Samce. Samczyki tam siadały. Tak jest, także tak się prezentuje 55-50. A my jeszcze sobie wejdziemy, Łukasz, trochę do środka, do gołębika. No wejdziemy. No tu mamy samczyków. Także w tym momencie tak to wygląda, jeśli chodzi o gołębnik lotowy. Przejdziemy sobie, Łukasz, może jeszcze dalej, do kolejnych przedziałów. To masz samiczki od razu, jak chcesz. Może najpierw no, jeszcze no, na samo, że przejdziemy na chwilę. Chodź. Ja może pokażę, jak to wygląda. Czekaj, radzie, dam im orzeszku trochę. Chodź, to musi. W większości to są wnuki tych gołębi, czy prawnuki. Ten był najlepszy w zeszłym roku w kategorii C. Jako samczyk w oddziele. 62,01. No, taki najfajniejszy samczyk to jest tu. Najfajniejszy masz na myśli najlepszy lotnik? Nie, to nie najlepszy lotnik. Pod względem... A, zachowania? Zachowania, tak. Wojownik. A to jest gołąb jaki, roczny, czy...? Nie, teraz będzie 3 lata. A 3 lata już? 3 lata. No tak bardziej... Początek nie, ale bardziej tak przy końcówce trochę lepiej leci. Ale charakter ma super. Jak widać zresztą... Łukasz codziennie sprząta, także nawet się nie dowiemy, jak wygląda kał w tym momencie. Jakie codziennie? Sprzątnięte było na przyjazd Radzia. No, tu przeszły wszystkie te samczyki. Może jeszcze właśnie tam pokażemy ten przedział. No tutaj akurat przeszły wszystkie. Jest ich trochę do lotu. Ekipa jest. Generalnie powiedzieliśmy trochę o sezonie gołębi dorosłych, Łukasz. Tak. Nie mówiliśmy jeszcze też o młodych, no ale roczniaki też wzmocnią drużynę. No jest tych rocznych w granicach 70. Także jest trochę ekipy. Zostało sporo fajnych gołębi. Choć loty na młode były takie tak samo różne, z przejściami. Tak jest. Ostatni lot był taki wyjątkowo ciężki, 280 km. Ale sobie poradziłem. No w pierwszym dniu było, nawet połowę młodych u mnie nie było. Na drugi dzień wsypały się to jak stare nieraz, kurde, jeden po drugim leciały. No może dobry chrzest bojowy przed sezonem. Nie, mówię, że jak takie młode są i one sobie poradziły, potrafiły na drugi dzień przylecieć, no to według mnie na rybek będzie super. Tak jest. Jeżeli one w drugim dniu jeszcze dały radę i przyleciały do domu, odnalazły dom,
Jest nadzieja. To mi się wydaje, że będzie z tego narywek. Ja może pokażę trochę tutaj na ziemi samczyki. Chodź to, małutki, chodź to. Chodź to, chodź. Rzemniku nawet, że jest sucho, widzisz, mental jest, no. Mental popryskanej, na dworze ciapa, a w rzemniku jest w miarę sucho. Tak jest, trochę sobie z nimi posiedzieliśmy. Orzecha dostały, także będą zadowolone. My, Łukasz, przejdziemy sobie jeszcze do samic. No, czy nie wyjdą na wylerkę, Radziu? No, może wszystkie nie wyjdą. Wszystkie może nie przejdą. Tak wygląda gołębnik samczyku. Już się. To już ostatni przedział. I tutaj mamy przejście do samic. Chodź tam już. Chodź tam, dziewczynki. Chodź to, chodź tam już. Chodź to, chodź to. To będzie teraz robota. Także my, Łukasz, musimy przymknąć, bo już... Chodź, bo już parę przeszło. Już kilka samic już sam. Tu jeszcze jedna zdążyła przeskoczyć, zanim zamknąłem. Chodź. Weszło chyba z 8 albo z 10 samic. Weszło, no. Także będziesz za chwilę je wyłapywał. No widać, że są już pobudzone samiczki. Pobudzone samiczki chciałyby się parować, także zostało nam ich tutaj niewiele. Jeśli chodzi o lotniki, bo sporo przeskoczyło do samców. Ja może pokażę, jak one tutaj wyglądają. Tu już sami... No i oczywiście część też na wolierze. O, tu jest pełna siostra. Podnieś. Podnieś. Pełna siostra. A 19. A 19. Tak jest, i ona już ma z maratonu drugi pomysł. Czyli tej samicy, która była trzecia w Polsce w C. Tak, ona już ma drugi. Konkurs z maratonu, jak się nie mylę, 55.01. Jest barwa lekko nakrapiana. Tak, ale też widzę w tym gołębi przyszło. Tak, już z maratonu go robi dwójkę na oddział. Dobry prognostyk. Drugi na oddział i to jest gołąbiek roczny. Tak. Trzeba i piórko poprawić, bo... To piórko to wiesz, jak się poprawia? No jak to wie. Obydwa, zobacz. Przełamane takie. Trzeba od razu, jeśli to weźmiemy na parę. No właśnie, czyli zagotujemy wodę i nad czajnikiem moment się wyprostuje. Łukasz, ja mam taki pomysł, bo może jeszcze właśnie tą samicę zaprezentujemy, którą tam łapiesz. I pokażemy też wolierę, bo ja nie wiem, czy my pokazywaliśmy w ogóle wolierę samic. Gdzie one w większości przebywają w trakcie sezonu lotowego. To pokażemy. O, tu jest moja gwiazda tak samo. O niej nie mówiłem, ale ona też była jako roczną najlepszą w Polsce. 173? 173, tak jest. Ona też go lubi, maratony, 500-ki. Ona w zeszłym roku, 2023, ale nie, w zeszłym roku tak samo, z drugiej 500-ki siada pierwsza na oddział. Tak, tak, tak. W 2020... Pierwszym była roczną, 11 miała. W 22, tak, w 22 siadła z maratonu, trzecia. A za tydzień znowu z 300 pierwsza. Że ona też ma dwie jedynki już, dwie jedynki, trójkę, czwórkę. Ona takie lubi maratony, 500. Też drobniejsza samica, nie? Tak, no to jest z tego 29 i 173. Tak. To jest jego córka. Tak, tak. To też jest dla mnie jeden z najfajniejszych gołębi tutaj. A to jest tak samo... Ta już nas zaczepia, widzę, młoda, ale... No to jest 19 tak samo. Chodź. No kurczę, odpięło się, Radziu.
To też jest 19 siostra od strony ojca, ale to jest takie samo kojarzenie, bo 61, 22 i 1 no to są siostry rodzone. Chodź, chodź. Ja również tak, dobra. Tak jest. A już zaprezentowaliśmy, może ja jeszcze pokażę tą 173 na sobie tutaj. Niusia, chodź. Siedzi. Chodź. A jak się zachowuje to? No widać, że tam już też. Niuś. Zaczepia. Tak jest, Łukasz, chodź, podejdziemy do woliery samic. Pokażemy, gdzie one większość czasu w sezonie spędzają. Właśnie nie jestem pewien, czy my pokazywaliśmy w ogóle wolierę samic. Chyba nie omawialiśmy tego, jak samice spędzają dzień w trakcie sezonu lotowego. No, w trakcie sezonu lotowego i sezonu zimowego, spoczynku, tak samo. Większość czasu? Tak, tak. No, są praktycznie... Znaczy w sezonie lotowym to staram się nie zamykać na wolierze. Zamykać? Tak, żeby cały czas siedziały, żeby te samice jednak tu siedziały. Tu raczej się tak nie parzą za sobą, nie? Znaczy ogólnie tam się może dużo nie parzy, ale przy końcówce któreś tam się łapią, ale... To przez to robię, żeby siedziały praktycznie cały sezon tutaj na wojlerze. Tu tylko... miejsca mają dużo. Tak. No na noc są wpuszczane do siebie, nie? Na gołębnik. Generalnie tak jak widać było na filmiku, jak przechodziliśmy od samców do samic, no to one były przy sobie gołębnik, więc one cały czas by tam w sezonie lotowym myślały o samcach. Tak, jest. A tak to są, wiesz, trochę przedzielone tym gołębnikiem. Jak widać, zainteresowane. No i w zimę tak samo mają otwarte cały czas te drzwiczki tutaj, ten wejście i siedzą na wojlerce. No i myślę, że może w tym tygodniu to albo od niedzieli, że będziemy oblatywać samiczki. Tu już dużo powietrza, już planujesz obloty? Tak. Znaczy samiczek najpierw, bo samców to dopiero jak wiesz, jak połączę i jak już będą połączone, to jak już wiesz... Na jajkach się ta, znaczy nie na jajkach, mi się wydaje. Wcześniej trochę, tak, jak się już złapią, już się tam będą może... Albo jajka jak położą. Na pędzeniu? Na pędzeniu to one są takie zwariowane czasem. No ale wiesz co, tak w zeszłym roku tak pogoda była fajna, puściłem i wszystko było okej tam. Nie przeszkadzało. Także tak wygląda gołębnik w dół. W zasadzie można powiedzieć, że to ich gołębnik, bo większość czasu tutaj w sezonie spędzają. I startują też tędy? Tak, tu są wypuszczane górą, tu właśnie otwieram i wylatują. Tak jest, tak to wygląda. Łukasz, przejdziemy sobie jeszcze do domu, tam sobie chwilę porozmawiamy. Zaprezentujemy też gołębie, które dostępne będą na portalu aukcyjnym Gołąb w sieci. Będą młode z rocznika 2023. Już więcej o tym powiemy w domu. Porozmawiamy sobie tam jeszcze na spokojnie. Dobrze. Że zanim jeszcze przejdziemy do domu, korzystając z okazji, że Łukasz idzie karmić gołębie, to zaprezentujemy karmę, jaką w tym okresie jedzą. Można powiedzieć, że ponad 2 tygodnie jeszcze do łączenia. Tak, no to jeszcze jak 3 tygodnie radził. 3 tygodnie praktycznie. Tak, jak u mnie to jeszcze 3 tygodnie, 2 tygodnie jeszcze na pewno gołąbki będą jadły karmę taką, no taką zimową, spoczynkową bardziej. No poza tym, że no też orzechy dostają tak samo tam na przyuczenie takie, nagrodę taką, na jakieś tam... Tak, jest i trochę, jak widzimy, owsa. A jest i ryszpady. Jest i łowiec ten czarny, jest i słonecznika, trochę ostropestu, trochę kukurydzy. Tak jest. Trochę też słonecznika takiego. Hari, dari, tutaj widzę to białe, co jest. Tak jest. Tak ta karma wygląda, także Łukasz idzie karmić i widzimy się już z domu. Tak jest. Także tak jak mówiliśmy, przechodzimy teraz do zaprezentowania gołębi na aukcję. Na aukcji będziemy dostępnych mieć 12 gołębi. Zaznaczamy, że jest to ostatnia okazja, żeby nabyć gołębie z hodowli Łukasza. Już trochę te gołębie czekały na mnie. Natomiast... Trochę no, się wymęczyły. Tak, no trochę w klatkach się wymęczyły, także będą miały... Ale chyba ładnie wygląda. Troszeczkę podbite niektóre oczy samczyki, bo siedziały razem do zdjęć. Natomiast, tak jak mówię, to będzie ostatnia okazja, żeby nabyć gołębie i naprawdę tutaj będą, można powiedzieć, z tych gołębi, które robią robotę w Twojej hodowli. Na pierwszy rzut, można powiedzieć, pierwszy gołąb, którego zaprezentujemy, ja Ci oddam głos, Łukasz, zaczniemy sobie tylko od numeru tego gołębia.
To pierwszym gołąbkiem, którego zaprezentujemy, jest 8465. Tak jest. Ten gołąbek to jest właśnie syn tego mojego olimpijczyka w standarcie. No jego maść, no to jest, z maści się wrodził do mamy. Mama też jest bardzo dobrą lotniczką. Też jest na gołębniku lotowym. Dla mnie gołąbek jest, no też fajny, taki większej budowy, ale gołąbek kapitalny. No, mówisz kolor do mamy, ale jeśli chodzi w ręce, to z ojca ma sporo. Tak, budowa jest ojca. Tylko że ta mama tak samo, no to jest tak trochę na rodzinę łączona na gołębniku lotowym. Bo tutaj jego dziadek, znaczy dziadek tego olimpijczyka i ta partnerka, co jest z nim złączony, to są ich dziadki, to są rodzice to są tak jakby z ojca strony, z ojca strony i z mamy strony, to jest ten sam tak jakby dziadek, tak. I do olimpijczyka, i do tej matki. Tak, tak. No tak jak mówię, to jest na rodzinę tam. 106,28 i 106,29. Tak. Nie, źle mówię. 3,31 i 106,29. Tak jest. Według mnie też gołąb fajny, spokojny gołąb, kapitalny w ręce. No w ręce jest super zbudowany. Jeszcze sobie go, Łukasz, tu pokażemy do kamery, jak on wygląda. Może nam się zaprezentuje. Tak jak mówiliśmy, niektóre trochę się podziobały, także gdzieś może być to widoczne. Także to jest gołąb, od razu mówimy, on będzie na pozycji numer 1 na tej aukcji. 84,65. Zgadza się. Syn srebrnego medalisty w kategorii standard z 2024 roku. No to gołąbek w standardzie, ale tak samo bardzo dobry lotnik. Tak, no, tak jak już wspominaliśmy przed gołębnikiem, 20 konkursów za 2 lata, z czego 12 w setce oddziału. Tak, jak mi się wydaje, nawet w tym 2023 z 27 siadł z maratonu. Tak. Także i potrafi taki większy gołąbek, ale i potrafi z maratonu konkurs robić. Konkursy robić, nie konkursy, tylko konkursy. Drugi gołąb, którego prezentujemy, to gołąb o numerze. To jest gołąbek o numerze 8238. I to jest znowu z kolei półbrat do tego olimpijczyka w kategorii standard, tego 471-374. Jego ojcem jest 62-40. I on jest z drugiej strony na też super lotniki takie, znaczy lotniki, gołębie rozpodowe. 15-884 i 22-137. No to tak jakby to znowu wnuk, to jest do tego gołębia super rozpodowca, tego 29-29. No, to też mi się wydaje taki fajny. 29-29, możesz w sumie powiedzieć kilka słów, ale też w gołębniku mówiłeś 173, którą wyłapałeś, to tak, jest jego córka. 173, ten... Czyli najlepsza lotniczka Polski. Tak, roczna. Najlepsza roczna Polski, tam gołąbek w zeszłym roku, co jest, też był roczny drugi w Polsce, taki gołąbek 61-92. To tak samo był drugi gołąbek, to jest tak samo wnuk do 29. Gołąbek, który jest ten 471-327, coś dwa razy z rzędu jest tak jakby pierwszym i drugim lotnikiem oddziału. To też wnuk do 29. Też taki budowy jest trochę większy. Tak, do taty ten 62-40 jest większy gołąbek. No i to jest tak jakby, no nie tak jakby, tylko to jest wnuk do sumo i do drapki. Czyli do tej... Tak, ale tak samo z drugiej strony, no to 2-2-137, no tutaj jak wiadomo, to też babcia to też jest córką Hurikanki Ciemnego. Także, tak mówię, też fajny, taki większy gołąbek, spięty fajnie w ręce. Kolejnym gołąbkiem, którego chcę zareprezentować, to jest gołąbek o numerze 8231. I to jest gołąbek od strony mamy, półbrat do tej 5019, tej samicy, co właśnie była trzecią samicą Polski
C kategorii. C kategorii, tak. I to gołąbek jest... No to jest tak samo wnuk do sumo i do drapki, ale z góry tak samo tu jest włączony na gołąbka. Tak samo jego matką jest samiczka taka 51-52, to znowu to jest siostra tego 5300, który wydał tą samiczkę, co ma 5 jedynek, to ma 66-83. Także myślę, że gołąbek taki też główny taki polecenia, taki według mnie jeden z lepszych gołębi tutaj tak samo. Pokażemy sobie jeszcze skrzydło tego gołębia. Jak widać, gołąbki się jeszcze pierzą. To też ciekawe, nie? Tak, ostatnie piórko tutaj dopierze gołąbek. Samczyk będzie, nie? Tak, to będzie samczyk. Także można powiedzieć, że tutaj jest ta sama matka, co przy 50-19. Ta sama, ale to jest praktycznie, co wyjmuje gołąbka, to praktycznie, no to ktoś jak zobaczy w rodowód, to jest tylko po prostu inaczej brane, kojarzone, czy te dziadki, czy to jest rodzina to samo. I tak jak to mówię, no tutaj półsiostra, tak jak mówię, to też no, kapitalnym gołębiem, u mnie jednym z podstawowych gołębi, ta 50-19 na gołębniku, no jedna z lepszych samic, którą też tak samo do tej pory mi się udało wyhodować. Ale jest jeszcze tutaj samica, też półsiostra, taka 66 znowu, 92, która też u mnie najlepsza z dwóch lat jest w maratonie i w okręgu zajęła trzecie miejsce. Tak, tak. Także te gołąbki takie bardziej na... Znaczy 500 maraton według mnie, one bardziej tu sobie lepiej radzą. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, jest gołąbek o numerze 8299. I to już też z kolei będzie samczyk. I to jest pełny brat tej mojej gwiazdy, co ma 5 jedynek. Z tych samych rodziców, tak samo były kojarzone w zeszłym roku, w 2023. No i tak jak mówię, no to takiej samicy jak ta siostra jego pełna, takiej samicy jeszcze nie miałem nigdy, że no, pod względem konkursu taki, co ma 5 jedynek, ale tak samo, tak jak mówię, chyba w zeszłym roku miała 11, rok wcześniej tak samo miała 11, także ten gołąbek super, ona super leci, no i tam jeszcze tam jest bodajże 5 jedynek, 6, 7 konkurs na oddział i taki tak. 20 któryś tam konkurs tam. Dla mnie jest jeden z tak samo z fajniejszych gołębi. No i jego siostra tak samo w zeszłym roku, co byłem trzecim przodownikiem Polski w kategorii C, no to tak samo w drużynie była. Jeszcze pokażemy sobie skrzydło. Także pełny brat 6683. Tak. Też gołąbek się jeszcze pierzy. Piórko jedno. Tak, piórko przedostatnie. Tu tak samo przedostatnie. Jeszcze sobie jego, Łukasz, pokażemy. O 6683 za wiele nie musimy mówić. Powiemy tylko tyle, że jej córka była na aukcji świątecznej, także tam było też o tym gołębiu sporo mówione. Tak. Kolejnym gołębkiem, którego prezentuję, jest samiczka o numerze 8421. Czekaj, pokażemy jeszcze numer, bo nie złapałem. 8421. Tak jest. I to będzie samiczka na 100%. Według mnie to będzie gołąbek kapitalny w rozpłodzie. Nawet ta babcia, ta 106,50, takie oko właśnie ma. Ciemne. Taki ciemny brąz. No i to tak jak mówię, ten 7255 ojciec, no to tak samo na gołębniku rozpłodowym, no to jest jeden z lepszych gołębi rozpłodowych. On już tam wydał bardzo dużo takich dobrych gołębi. No syn ciemnego, nie? Tak, syn ciemnego, ale no tak, no tak jak mówię, to gołębia takiego 60-72, co z 500-ki w zeszłym roku siadł drugi na oddział, zrobił 9 konkursów, samiczka 61-81, też gołąb kapitalny, też bodajże ma tam 11 konkursów. 61-90, też tam z maratonu siadła czwarta i też ma tam 11 konkursów. Bo ta 81 też tam siadła druga na oddział, chyba z 300, jak się nie mylę. 33-40 też samica, taka 60-471-389 samiczka, tak samo z maratonu siadła pierwsza na oddział. Także jej rodzeństwo, tak, już parę jedynek czy takich dwójek na oddział zrobiło. Także według mnie to też taki jeden nieduży gołąbek, ale taki typowy, taki podobny do tej starej samicy, babki, tej chulikanki takiej.
Tak jest, jeszcze skrzydło sobie pokażemy. No też bym mógł jeszcze. Nie, tu już nie pierze, już zatrzymała. Cztery piórka spierzone też. Jest. Tu jest nawet 11 piórek z drugiej strony. O. To widzisz, nie patrzyłeś jeszcze na pióra, już zanim zaczęliśmy nagrywać, to mówisz do mnie, że to jest według ciebie jeden z gołębi takich, które ma najwięcej cech rozpłodowych. No ta sama, moja stara ta samica, tak jak mówię, babka tych gołębi wszystkich, no to jest bardzo podobna do gołąbka. Nie duży gołąbek, ale to jak mówię, no. A i co bym chciał powiedzieć, bo powiedziałem od strony ojca, ale od strony mamy 52-19, to jest właśnie matką tego gołębia, który był w 2022 drugim samcem rocznym w konkursie redakcji. Ten 6192? Tak jest, tak, 6192. To jest półbratem właśnie tej samiczki od strony mamy. Że kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, jest gołąbek o numerze 8455 i to jest gołąbek z gołębika lotowego. Jego mama to jest 5784 i ona jest 13 gołąbkiem w konkursie redakcji w Polsce, a w oddziele jest drugą lotniczką oddziału, tak. Roczną, ale znowu tutaj, co u góry żeśmy pokazywali, tego półbrata olimpijczyka. Od strony mamy, to jest właśnie ta 61-48, czyli po tych dwóch super rozpłodowcach 15-84 i po 2-2-137. A znowu jest, tata to jest wnukiem właśnie tego ciemnego, starego. Wnukiem tego starego ciemnego, a pełnym bratem tego właśnie 6192. I ten gołąbek w tym roku tak samo zdobył 9 konkursów w oddziele. Także dwa takie gołąbki fajne na siebie złączone. Też mi się wydaje, że tu oko też takie super do rozpłodu, brązowe, ciemne, fajne oko. Pokażemy jeszcze, jak tu głowa wygląda, bo trochę przysłaniało. Oj. Ja pokazuję, a głowę odwracam z drugą stronę. Chodź, malutki. Nerwowy? Denerwuje się może. W każdym razie mama, tak jak powiedziałeś, 11 konkursów jako roczna w tym sezonie. Znaczy 11 to jest na 25, ale 10 na 20. Na 20% dokładnie. Tak jak mówię, 13 ma syn polski w konkursie redakcji samiczki roczne. Jego, jego z tego samczyka mama, nie? Ale też mi się wydaje, że go on taki do hurikanu, takie fajne oko brązowe, do rozpłodu też go pomóc kapitalnie. Też gołąbek jest z góry i z dołu, tam na rodzinę jest włączony, także ktoś weźmie, to myślę, że z tego na pewno coś tu fajnego wychoduje. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, to jest samiczka, tylko taka trochę pobita. Pobiły się w klatce, ale na 100% jest samiczka. Pokażemy sobie numer. Tak, o numerze 8347. Barwy ciemnej i to jest gołąbek z dwóch stron na imbredy, czyli tutaj był dziadek, znaczy ojciec wyłączony na córkę i syn na matkę. I to są dwa gołąbki tych dzieci, tych właśnie zimbredowanych gołębi łączone na siebie. W zeszłym roku miałem piątą samicę w konkursie redakcji. Miałem 11 konkursów. W tym roku jest najlepsza u mnie w drużynie w maratonie, to jest właśnie półsiostra tej samiczki od strony ojca, ale tu jest skojarzenie znowu, ta 62-62 to jest pełna siostra tej właśnie 62-02, co jest w maratonie. Także takie to samo praktycznie kojarzenie, tylko inna tam jest siostra, pełna siostra dołożona. Pokażemy jeszcze skrzydło. Według mnie też gołąbek też się jeszcze dopierza. Tylko to, żeby to może powiedzieć, bo tak, takie piórka, co mają takie, no. Tak, no. To piórko takie właśnie, tam tych chyba dwóch gąbków takie było właśnie, piórko trochę poszerwane, to odrobiłem na robaki właśnie i coś nie poszło nie tak. Nie wiem, czy za... Akurat rzucały pióro, nie? Tak, tak, i może przez to takie coś wyrastało właśnie, takie piórko poszerwane. Może pokażemy jeszcze właśnie, jak się prezentuje. Tutaj mamy skrzydło.
bardzo jest podobna do swojej tej siostry no, od strony ojca, no ale tak jak mówię, jej matka to jest siostrą znowu tej 6202, no to jest bardzo podobna właśnie do niej, do tej piątej lotniczki polskiej w konkursie redakcji. No tutaj jest, no tak jak mówię, no dwie te najlepsze, dwa najlepsze lotniki były te dziadkowie tego gołębia łączone na swoich tych ojców. Według mnie tak samo do rozpłodu gołąbek powinien być kapitalny i według mnie oko też fajne, rozpłodowe. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, jest gołąbek o numerze 8497. Tak jest. To będzie samczyk. I to jest syn 5004, też mojej lotniczki, która w zeszłym roku była jako trzecia liczona do kategorii C trzeciego podobnika Polski. I ten gołąbek już też ma w swojej karierze i pierwszy konkurs, drugi, trzeci, piąty konkurs, także też ten fajnie ten gołąb leci. I w kategorii C w zeszłym roku miała 15,38. Ale tu też znowu jest mama, to jest córką syna ciemnego, także tutaj tak samo tak jak i z góry, tutaj 32,65, no to był bardzo fajny lotnik, tak samo, który jest złożony z rozpłodu i jest syn znowu 61,65, który też jest gonikiem, gołębiem lotowanym, także myślę, że tutaj tak samo gołąbek jest w ręce fajnej. Białe piórko, tak jest. Prawnuk do ciemnego. Pokażemy sobie właśnie jeszcze tu, jak on wygląda. Prawnuk do ciemnego, a tu jest znowu też prawnuk do 2,2,138, a 2,2,138 no to też tam miała 3 jedynki swojej za swojego lotowania i też tam dużo konkursów w pierwszej dziesiątce oddziału. No w maratonie też 3 coś kofi miała, tak, nie? Tak, 3 coś, 3,32 i w C kategorii 7,47. Tak jest. No ona lubiła takie ciężkie 500-tki i... Także to jest kolejny gołąbek, którego prezentujemy. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentujemy, jest gołąbek o numerze 8351. Tak jest. To będzie samczyk na pewno, taki w budowie troszeczkę dłuższy. Jego mama to jest córka starej hurikanki, właśnie tej samicy mojej najlepszej rozpłodowej i tego 95-70 samca. A z góry jest z Darka Gołębi Maczewskiego, z wnuka Olimpijki, tej 3001. Także myślę tutaj stopowe gołębi moich tutaj takich, co u mnie lecą, na tego topowego gołębie Darka złączone i u mnie te gołębie, tak jak mówię, tak samo z tym właśnie 7255, co tam mówię, te lotniczki takie, ta 81, ta 6190, to właśnie z tej, po pełnej siostrze tego ojca, tego gołąbka. Także tak jak mówię, też wnuczka do tej pary mojej tej topowej tej. Czyli będzie samczyk, nie? Samczyk, tak. Taki bardziej wyciągnięty. Dłuższy go. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentuję, jest gołąbek o numerze 8374. 76, tak. Tu jest no, barwy niebieskie, ale myślę, że to samiczka będzie. Też według mnie oko tutaj piękne, rozpłodowe. No i tak jak mówiłem wcześniej, bo tam już ta ciemna wcześniej, co była, to pełna siostra tego gołąbka. Z tych właśnie z dwóch imbredów włączonych na siebie. No, to tutaj jakby wnuk do sumo i wnuk do tej hulikanki 106,50 i łączone na swoje najlepsze lotniki dzieci, nie? Tak jest, no. Czyli sumo był łączone na tą asicę, tak, 3,289. Tak. A hurikanka była łączona na 3,72. 3,72, ale to w rodowodzie, jak ktoś tam będzie patrzył, no. Tak jest, jeszcze sobie ją tylko pokażemy. Tylko choć mówię, to jest, mi się wydaje, że samiczka, ale to tak, może taki mniejszy samcz. Tu jeszcze pokażemy.
też gołąbek jeszcze pierze ostatnio te lot, tak. Nie wiem, nawet dwa na raz chyba wyrzucił, bo... Tak, dwa na raz mamy wyrzucone. Także do parzenia myślę, że się będzie nadawał bez problemu. Kolejnym gołąbkiem, którego prezentuję, jest gołąbek o numerze 8389. Barwy ciemnej. Też to będzie samczyk. Bardzo nerwowy, impulsywny ten gołąbek jest. I to gołąbek tak samo, no tu już też jego brat jest, wcześniej już przedstawiłem go. Tutaj jest z dołu, to jest na 43-18. Córkę ciemnego i starej kurikanki, tej samicy super rozpodowej. A z góry na samczyka wnuka olimpijki Darka Maczewskiego, tej 3001. Także też dwa z góry i z dołu takie na topowe gołębie. U niego w rozpłodzie i mnie w rozpłodzie. Także też myślę, że fajny gołąbek, godny polecenia. Tak jak mówię, te gołębie tam tak samo się u mnie już sprawdzają, bo nawet tu od strony ojca, córka tego 5500, tak samo 471, 378, tak samo samiczka po 12 konkursów. W zeszłym roku 12. Rok wcześniej chyba 10 czy 11 tak samo zrobiła, także no fajne, topowe gołębie. I teraz 12, ostatnia z gołębi, które będą dostępne na aukcji. Zakończymy sobie prezentację samiczką. Będzie to samica o numerze 8456. Sekundę. 8456, tak jest. Barwy niebieskie, będzie to samiczka. I to jest córka mojej najlepszej samicy w drużynie w kategorii tam maraton 20. Tu mam napisane 2384. To jest najlepszy mój gołąbek w drużynie w maratonie. Ona jako roczna miała 11 konkursów, była mama jej była piątym gołębiem w konkursie redakcji Polski jako samiczka roczna. 6202 ta mama. Tak, 6202, tak, ta mama właśnie. Piąta samica Polski w konkursie redakcji, 11 konkursów. No i jakby to nie patrzył, to jest wnuszka 3289. Asice. Tak. A z góry znowu to jest córka, po córce 666, czyli takiego imbreda tak samo ciemny wyłączony na swoją wnuczkę. Także też plus bardzo fajny gołąb i tak jak mówię, mama też gołąb kapitalnie leci. Ta spokojna, już widać po niej, że... Spokojna, no tak jak jej mama, ta 6202, to jest taki gołąb, że no, ona się nie boi. I tak jak mówię, no, najlepszy mój gołąb, mama jest najlepszym moim gołębiem w tym roku w drużynie, no, maraton. Najlepszym gołębiem, no to jest ta roczna, cośmy gadali, ale tamta no nie jest. Ale drużynie roczna nie mogła być brana. Tak, tak, bo jest poza 50. I to jest... Tylko, że tu jest znowu, no jakby nie patrzył, gołąb bardzo tak samo na rodzinę, bo z dołu i z góry, no to są syn ciemnego, a z dołu jest znowu wnuczka ciemnego, znaczy wnuk ciemnego z góry, a z dołu prawnuczka ciemnego. Także tu jest na rodzinę tak samo gołąbek łączony. Tak jest, jeszcze sobie skrzydło tej samicy pokażemy. Szypiorka mi się wydaje, że ma spierzona, tak. Tylko to jest samiczka, no, po gołębiach lotowych. Tak jest, także to jest ostatni z gołębi, które będą dostępne na aukcji. Tak, i to będzie już ostatnia aukcja w tym roku. Także tym tematem aukcji przedstawiliśmy sobie gołębie. Na tym temacie sobie dzisiejszy materiał zakończymy. Generalnie przygotowania do sezonu w pełni, więc można powiedzieć, że Łukasz też nie śpi. Trzeba przygotowywać ptaki. Najbliższe tygodnie jeszcze trochę spokoju, no ale już zaczyna się parowanie, a wiadomo jak ten czas od parowania tak, leci. Ale to już tak przed tym parowaniem, no to już wiadomo, myślenie co, jak, co, z czym złączyć. Już, ale już tam jakieś próbne masz w głowie? Tak, już jakieś tam łączenia są próbne w głowie, no wiadomo, no będą łączone gąbki 8 marca, czy tam 8 czy 9 marca. I zobaczymy co to wyjdzie, no. Sezon
już niedaleko, za 2 miesiące. Gołąbki, mi się wydaje, że ten okres przygotowawczy do lotów był zrobiony dobrze, a co wyjdzie, to zobaczymy. To już wszystko wyjdzie w praniu. No, kosz zweryfikuje, co to żeśmy tego. Ale tak jak mówię, no, gołąbków jest dużo, takich fajnych pozostało i to powinno w tym roku tak samo jak co roku coś się powinno ugrać. Tak jest. Generalnie z pozytywnym nastawieniem w ten sezon 2024, tak jak wspominaliśmy, zaczął się dobrze, bo od srebrnego medalu na olimpiadzie w Niderlandach, także można powiedzieć, że lepiej sobie tego nie mogłeś wymarzyć. Nie, to tak jak w tym roku, tak jak mówię, prezent na urodziny był super. Nawet żebym się nie spodziewał, że tu w Polsce był czwarty, a poszedł na olimpiadę i zdobył srebrny medal. Nawet Krzysiek, jak przedzwonił do mnie, to nie wierzyłem, że kawaler, jak przedzwonił, to że zdobył srebrny medal, ale później to już do mnie doszło i jestem naprawdę zadowolony, że tak się stało. Człowiek patrzył bardziej w sport, no ale widać, że i te gołębie są w sporcie dobre i pod względem wyglądu tak samo, no skoro w standardzie jest medal, także no... Myślę, że generalnie twoje gołębie... No ukierunkowane to jest dobrze, nie? Bo tak. Sport i standard, no to jeżeli to tak to jest... Można powiedzieć, że miałeś już trzecią samicę za sport, teraz masz czwartego w Polsce, drugiego na olimpiadzie w standardzie. Tak, i miałem przecież roczną, tą czwartą, no nie, to tak, tak. Wszystko było wokół blisko. No, to siódmą, to mało już tak, brakowało. No, wszystko brakowało, ale tak jak mówię, no przez te parę lat blisko było, ale brakowało, ale w końcu się udało. Tak jest. Także radość, jak wiadomo, no myślę, że to największa duma. Jednak tak, Mistrzostwo Polski to drużynowe i później gdzieś na równo z tym są te gołębie olimpijskie. Tak, tak. Czyli powiedzmy to takie dwa najważniejsze tytuły w naszym sporcie. Tak, wydarzenia u nas, tak, tak. Tak jest. Łukasz, jeszcze ostatni temat na koniec. Z racji tego, że w ostatnich dniach na naszym portalu aukcyjnym zakończyła się aukcja na rzecz waszego oddziału, gdzie zbieraliście na zakup auta do transportu gołębi. Tak, tak. I z góry chciałbym... I chciałbyś kilka słów właśnie powiedzieć, także tak. Ja Ci oddaję głos. Chciałbym podziękować no, Radziowi, czyli portal Gołąb w sieci, no, hodowcom, którzy z naszego oddziału, sąsiedniego oddziału, z oddziału tam z Polski podarowali bony czy gołąbki na te aukcje, to serdeczne podziękowanie i dla tych, którzy kupili te gołąbki, tak? Bo jakby to nie pokupowali... No, jakby to, tylko podarowali, a nikt nie kupił, nie? Tak, ale to jest bardzo fajnie aukcja wyszła, także naprawdę podziękowania serdeczne ode mnie, od całego zarządu oddziału, bo to na taką rzecz, no, na zakup samochodu do transportu gołębi, także no, serdecznie wszystkim dziękuję. I tak jak mówię, też tutaj Radziu, tam prezes podarował gołębia, Karol tak samo podarował, no tu chłopaki, Darek Maczewski, no, topowi hodowcy, Salamon tak samo tutaj, z Kazimierzy, Jakuba z Kazimierzy tak samo, no i Łukasz Witek, no. Chłopaki, tak jak mówię, no Ciacia, pan Kaziu Gurgul tak pan samo, Janusz Grzyb, no. Też tam podarowałem 4 bona, także no tak jak mówię, bo naprawdę fajnie ta aukcja, żeby kogoś nie pominąć, to na pewno wszyscy, Mateusz, Sebastian Nowak tak samo, Mateusz, no, tak. Wszyscy, którzy byli zainteresowani, to widzieli. Zapomniałem, bo no, najważniejszy tutaj o Waldku, o Radziu mało lepszym, tak. Bo to chłopaki... Romku. Tak, to są gołębie, które nabywałem tam wcześniej z ich stron, nie? Tak. I tak samo te gołąbki u mnie przybywały, także tak samo dla nich serdeczne podziękowanie, nie? I tym, no tak jak mówię, tym hodowcom tak samo, co pokupowali te gołąbki, bo to tak jak mówię, najważniejsza rzecz tak samo. I myślę, że gołąbki tam na aukcji były podarowane, fajne, także no... Ludzie, ci co pobrali te gołąbki, znaczy ludzie, hodowcy, co pobrali te gołąbki, no na pewno będą zadowoleni. Tak jest. A my, Łukasz, w takim razie widzimy się już w sezonie 2024, w sezonie lotowym. Na pewno postaramy się chociaż na chwilę zajrzeć, krótki materiał zrealizować, jak to przebiega, także będziemy obserwować. I wszystkim oczywiście oglądającym udanego sezonu życzymy. Ja tak samo dla wszystkich hodowców w całej Polsce, żeby to był udany sezon, jak najlepszy, żebyśmy się spotkali za rok, tak jak mówię, na wystawie. Bo każdy o to, tak jak mówię, chodzi przy tych gołąbkach, jak spędza jak najwięcej czasu, żeby jak to jak najlepiej wyszło. I każdemu powodzenia w tym sezonie 2024, żeby to wyszło jak najlepiej. I dobry lot.